W czasach, gdy jedni mętnie obiecują czystą wodę, a inni koniunkturalnie nabierają wody w usta, na medialnym akwenie wynurza się Ekspres Republiki. I choć wielu będzie próbowało go zatopić, my odważnie wypływamy na głębie. I wszystkich, którym ojczyzna miła, zapraszamy na pokład. Rafał Patyra, czas na pierwszy rejs. Andrzej Duda podpisał umowę budżetową i jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. W Ekspresie Republiki tłumaczymy, co oznacza decyzja prezydenta. Trzęsienie ziemi w Orlenie. Rada Nadzorcza odwołuje Daniela Obajtka. Był prawie 6 lat szefem największej polskiej firmy. Rolnicy protestują w dniu szczytu Rady Europejskiej. Do Brukseli wjechało ponad 1000 ciągników. W ręce policji wpadła jedna z najbardziej poszukiwanych osób w Czechach. Okazało się, że to Polak. Prezydent walczy o centralny port komunikacyjny i elektrownie atomowe. Nad przyszłością tych kluczowych dla Polski inwestycji będzie obradować 13 lutego Rada Gabinetowa, czyli posiedzenie rządu, któremu przewodniczy właśnie głowa państwa. Andrzej Duda wyjaśnił też, że podpisał budżet, by nie blokować na przykład podwyżek pensji nauczycieli. Jednocześnie skierował go do Trybunału Konstytucyjnego. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, posłowie Prawa i Sprawiedliwości, byli w aresztach i nie mogli uczestniczyć w przygotowaniu budżetu. Dlatego prezydent Andrzej Duda chce sprawdzenia zgodności z konstytucją trzech ustaw przyjętych ostatnio przez Sejm. Budżetowej, okołobudżetowej oraz nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Politycy koalicji krytykują decyzję prezydenta, twierdząc, że bierze udział w destabilizacji państwa. Liczyłem, że pan prezydent oszczędzi nam kolejnego etapu tej niekończącej się sagi opowieści o panu Wąsiku i panu Kamińskim. W sprawie samego budżetu Andrzej Duda nie miał jednak wątpliwości. Wielu polityków z troską patrzyło na to, wielu przedstawicieli także organizacji społecznych, związków zawodowych, czy będzie możliwość realizacji wszystkich przyjętych przez rząd zobowiązań. Nie chciał blokować finansowania różnych potrzeb, które w państwie istnieją i na finansowanie których oczekują obywatele. Prezydent zapowiedział też zwołanie Rady Gabinetowej. 13 lutego chce spotkać się z ministrami, by przekonywać ich do budowy CPK i elektrowni atomowych. Wielu Polaków obawia się, że koalicja 13 grudnia będzie torpedowała strategiczne projekty Prawa i Sprawiedliwości służące rozwojowi kraju. Unijni przywódcy jednogłośnie podjęli decyzję o przekazaniu kolejnej transzy pomocy finansowej dla Ukrainy. Chodzi o 50 miliardów euro. Wsparcie dla Kijowa było głównym tematem dwudniowego szczytu w Brukseli. Do ostatniej chwili nie było jasne, czy premier Węgier Viktor Orbán zdecyduje się poprzeć pakiet, który zawetował na szczycie w grudniu. Ostatecznie uległ naciskom pozostałych 26 liderów. Tu nie ma jakiejś drogi pośrodku. Albo jest się po stronie Ukrainy przeciwko Rosji w tym konflikcie, albo po stronie Rosji. W zamian Viktor Orbán uzyskał możliwość rewizji finansowania Ukrainy oraz potwierdzenie, że mechanizm praworządności będzie stosowany obiektywnie, a nie politycznie. To prawdopodobnie ostatnia konferencja Daniela Obajtka jako prezesa Orlenu. Decyzją Rady Nadzorczej koncernu przestanie kierować firmą w poniedziałek. Już rano Obajtek oddał się do dyspozycji władz spółki. Kierował Orlenem od 2018 roku. Dziś jesteśmy w rodzinie największych europejskich firm, liczących się w Europie. Ostatnie lata to dla grupy Orlen czas najszybszego rozwoju w jej historii. Podczas prezesury Daniela Obajtka Orlen z naftowo-paliwowego koncernu przekształcił się w multienergetyczny i stał się największym graczem na rynku energetycznym w naszej części Europy. Aktualnie produkty Orlenu dostępne są w blisko 100 krajach na 6 kontynentach. Nowa Lewica otrząsa się z szoku po decyzji Koalicji Obywatelskiej o zerwaniu rozmów w sprawie wspólnej listy w kwietniowych wyborach samorządowych i odkrywa pierwsze karty. Dolnośląska Rada Wojewódzka Nowej Lewicy zatwierdziła kandydatów na stanowiska prezydenta dolnośląskich miast. Wśród nich znalazł się obecny prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, który powalczy o reelekcję. W ostatnich wyborach samorządowych startował on z listy Koalicji Obywatelskiej. Ruszył nowy nabór wniosków o świadczenie 800+. Można je składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie drogą elektroniczną przez portal Empatia, bankowość elektroniczną, PUE ZUS lub za pośrednictwem aplikacji MZUS. Świadczenie przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia. Dzięki polityce Prawa i Sprawiedliwości od 1 stycznia kwota świadczenia wzrosła z 500 do 800 zł. Paraliż w Brukseli. W cieniu unijnego szczytu tysiące rolników wyszły na ulicę. Powodem są rosnące opłaty i coraz droższa produkcja żywności w państwach Unii Europejskiej. Podobno kwintesencją Zachodu jest to, że ludzie się do siebie uśmiechają.
Jednak rolnikom, którzy od kilku dni protestują w Brukseli przeciwko unijnej zielonej polityce uderzającej w branżę rolniczą, zdecydowanie nie jest do śmiechu. Niektórzy z nich do stolicy Belgii przyjechali z Hiszpanii i Francji. Chcemy wstrzymania szalonego prawa, które jak tsunami każdego dnia wypływa z Komisji Europejskiej. Zdaniem protestujących wyśrubowane normy czynią produkcję rolną w Europie nieopłacalną. Tragedia w Stanach Zjednoczonych. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 9 zostało rannych w katastrofie przy lotnisku w Boise w stanie Idaho. Z nieznanych przyczyn zawalił się budowany hangar dla odrzutowców. 5 poszkodowanych w ciężkim stanie trafiło do szpitala. Mimo utrudnień lotnisko funkcjonuje bez zakłóceń. Mieszkańcy San Diego zaopatrzyli się w worki z piaskiem. W stanie Kalifornia przeszły 2 silne burze. Ponad 20 milionów mieszkańców otrzymało alert powodziowy. Spodziewany jest silny wiatr osiągający prędkość nawet 70 mil na godzinę. Mocno powieje także w górach. W zeszłym tygodniu woda porwała samochody i spowodowała w Kalifornii utrudnienia w komunikacji. W Katalonii susza odsłoniła ruiny 1000-letniego kościoła Sant Roma, zalanego w latach 60. ubiegłego wieku. Zwykle widać tylko dzwonnicę. Dziś zobaczyć można cały kompleks świątynny, łącznie z fundamentami. Ostatnio poziom wody w zbiorniku wodnym Sau spadł do tak niskiego poziomu w kwietniu ubiegłego roku. Z powodu panującej suszy w Katalonii wkrótce może zostać ogłoszony stan wyjątkowy. Już za chwilę w Ekspresie Republiki czeski film o Lombardzie z polskim aktorem w roli głównej. Uwaga, to będzie kryminał. A dla rozluźnienia muzyczna zabawa ze sztuczną inteligencją. Płyniemy dalej. Teleskop Jamesa Webba zaskakuje kosmicznymi ujęciami galaktyk. Spektakularne zdjęcia dają wiele nowych możliwości badawczych. 40-letnia kobieta z prędkością 209 km na godzinę pędziła po autostradzie w okolicy Żar. Została złapana przez policyjny patrol i m.in. ukarana mandatem w wysokości 2000 zł. Nowonarodzona żyrafka i mały manat karaibski wciąż czekają na swoje imiona. Opiekunowie zwierząt liczą na państwa kreatywność. Przez długi czas pozostawał nieuchwytny. W Czechach rozglądali się za nim wszyscy. No niestety, na tym komplementy się kończą. Policjanci zatrzymali 37-letniego obywatela Polski, który miał dokonać kilku włamań do lombardów na terenie Ostrawy i Bruntala. Trafił prosto do aresztu. Namierzenie przestępcy było jak szukanie igły w stogu siana. Polscy i czescy policjanci współpracowali ze sobą od lipca. 37-letni obywatel Polski miał dopuszczać się kradzieży złota i biżuterii. Ich wartość szacuje się na kilka milionów koron czeskich. Wymienialiśmy się ustaleniami, informacjami i w efekcie tej współpracy ustalono miejsce pobytu 37-latka. On przebywał na terytorium Czech. I tam też został zatrzymany. W wyniku współpracy aresztowano też innego poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania 48-letniego obywatela Polski, który w zeszłym roku uciekł z miejsca wykonywania pracy poza zakładem karnym. Mężczyznę czeka ekstradycja do kraju. Taka prędkość wbija w fotel. Na szczęście tym razem obiło się bez kolizji. 40-letnia kierująca Audi jechała z zawrotną prędkością 209 km na godzinę. Zdarzenie miało miejsce na autostradzie A18 na terenie powiatu żarskiego. To blisko 70 km za szybko. Policjanci natychmiast przerwali niebezpieczną jazdę kierującej. Za szybką jazdę kobieta otrzymała mandat w wysokości 2000 zł i 14 punktów karnych. Prawo jazdy za tak brawurową jazdę jest zatrzymywane jedynie w terenie zabudowanym. To skrzyżowanie grozy, mówią mieszkańcy Kłodzka. Od lat dochodzi tu do wielu wypadków. Znak stop, choć widoczny i ustawiony prawidłowo, jest notorycznie ignorowany przez kierowców. Skutki? Wkrótce droga ma zostać przebudowana. Docelowo ma powstać tu rondo. Czy będzie bezpieczniej? Zobaczymy. Mężczyźni urodzeni w 2005 roku i kobiety z roczników 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej. Te osoby m.in. mogą być od dziś wezwane przed komisję. Celem kwalifikacji jest określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni obrała za to kurs na rekrutację. Od dziś przyszli marynarze mogą aplikować na kierunki takie jak nawigacja, logistyka, informatyka, mechatronika i inne. Uczelnia gwarantuje pełen pakiet wyzwań, a także zajęcia teoretyczne i praktyczne. Poszukiwani są ci, którym niestraszna jest przygoda. Morze wzywa. A teraz zabawa dźwiękiem i sztuczną inteligencją. Naukowcy z Uniwersytetu Queen Mary w Londynie weszli do studia nagrań, by zbadać wpływ nowej technologii na muzykę. Co z tego wyszło? Czy to będzie hit? Sprawdzamy. Brytyjscy naukowcy założyli futurystyczne studio, w którym muzyka spotyka się z nowoczesną technologią. Sztuczna inteligencja samodzielnie tworzy oryginalne dźwięki i ulepsza te, które już powstały. Wytwórnie i firmy zajmujące się streamingiem zacieśniły współpracę przy promowaniu tej technologii. Ale wielu ekspertów twierdzi, że sztuczna inteligencja wykorzystywana w branży muzycznej budzi wątpliwości prawne i etyczne.
Medea Herubiniego cieszy się wielkim powodzeniem w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. Tytułowa Medea w operze Simona Stone'a jest biochemiczką, którą mąż nie tylko porzucił dla innej kobiety, ale przywłaszczył sobie efekty wspólnie prowadzonych badań. Kobieta w akcie zemsty porwie dzieci zrodzone z jej związku z Jasonem i wywiezie samochodem, ale nie będzie to jednak długa podróż. Najbliższy spektakl w Teatrze Wielkim Operze Narodowej już jutro. Obsesja to tytuł najnowszego filmu amerykańskiego reżysera Todego Heinza. Główna bohaterka, aktorka Elizabeth, jest zafascynowana koleżanką z pracy Gracie i coraz odważniej wkracza w jej świat. Zawodowa fascynacja z czasem przeradza się w niebezpieczną grę pozorów, w której każdy będzie pilnie strzegł swoich tajemnic i swojej wersji prawdy. W rolach głównych Natalie Portman i Julianne Moore. Film trafi do kin jutro. Zmarł ceniony historyk profesor Przemysław Weingärtner kierował Katedrą Historii na Uniwersytecie Łódzkim. Był laureatem wielu nagród: Złotej Odznaki Uniwersytetu Łódzkiego, Nagrody Świadek Historii i Srebrnego Krzyża Zasługi. Profesor Weingärtner był zaangażowany w działalność Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu. Wielokrotnie gościł w programach radiowych i telewizyjnych. Miał 55 lat. W Ekspresie Republiki zrywamy kartkę z kalendarza. Równo 80 lat temu polskie podziemie nie tylko mocno wyszło na powierzchnię, ale zrobiło coś, co niemieckiego okupanta naprawdę wystraszyło. W samym środku stolicy zlikwidowano kata Warszawy, Franza Kuczerę. Niektórzy nazywają to zamachem, ale nasz Marcin Bąk ma inne zdanie. Akcja Kuczera. Pół okupowanej przez Niemców Europy starało się dopaść Franza Kuczerę, generała SS i policji. Udało się to dopiero żołnierzom kompanii specjalnej Pegas, późniejszego batalionu Parasol, KDW Komendy Głównej Armii Krajowej. 1 lutego 1944 roku kat Warszawy rozstał się z życiem w wyniku trudnej, skomplikowanej akcji podjętej przez żołnierzy polskiego podziemia. Zadania trudnego, w które zaangażowanych było kilkudziesięciu mężczyzn i kobiet. Zadania okupionego też bolesnymi stratami. Akcja ta, co warto pamiętać, do dzisiaj analizowana jest w podręcznikach służb specjalnych. Pamiętajmy, to nie był żaden zamach. Zamach to robią terroryści. To była akcja bojowa. Akcja, będziemy pamiętać. A teraz nasz ekspres skręca w drogę mleczną, mija czarną dziurę i przedziera się przez kosmiczny pył. A ten nieziemski wysiłek podejmuje po to, by pokazać Państwu najnowsze zdjęcia teleskopu Webba. Efekty jego pracy są spektakularne, a ujęcia nie z tego świata zaskakują samych badaczy z NASA. Teleskop Jamesa Webba swoją misję rozpoczął w 2021 roku i od tamtej pory nie próżnuje. NASA właśnie opublikowała najnowsze efekty jego kosmicznej pracy. Hipnotyzujące zdjęcia 19 galaktyk spiralnych ukazują ich najdrobniejsze szczegóły. Teraz astronomowie mają możliwość zrozumienia, jak rodzą się gwiazdy w bardzo odległych częściach kosmosu. I może to jest mały krok dla człowieka, ale na pewno wielki skok dla ludzkości. Ma dopiero 2 tygodnie, a już przerósł swoich opiekunów. Karmienie tego malucha z łódzkiego zoo wymaga wzniesienia się na wyżyny swoich możliwości. Dosłownie, trzeba wyciągnąć do niego rękę, bo matka odrzuciła żyrafiątko. Teraz opiekunowie szukają dla niego imienia. A to już manat karaibski, ssak morski z wrocławskiego zoo. Mówią na niego pomarszczony kosmita. Przyszedł na świat w październiku i jak widać, on również wciąż szuka imienia. Do wyboru są Aluś, Amon, Alf i Astro. Pytanie, które najbardziej pomoże mu w podróży przez drogę mleczną. Deszcz nie zabiera im uśmiechu i humoru. W Rio de Janeiro w Brazylii ostatnie próby do karnawału, a ten nadchodzi szybkim i tanecznym krokiem. Do fiesty pozostało 8 dni, ale przy takich rytmach sama chodzi nóżka. Gdzie jak gdzie, ale w Brazylii wiedzą, że po deszczu zawsze wychodzi słońce. No, wiedzą. Idzie luty, szykuj buty, mówi stare porzekadło. On nie dodaje jednak, że czasami te buty to kalosze i tak właśnie będzie teraz. Jutro najtrudniejsze warunki panować będą na północy kraju. W Słupsku 5 stopni i intensywny deszcz. Szczególnie niebezpieczny może okazać się silny wiatr. Mocno trzymać kapelusze będą musieli trzymać także mieszkańcy Koszalina. Tam IMGW wydał alert 1 stopnia w związku z silnymi podmuchami wiatru. Z zachodu na wschód przemknie front z intensywnymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Termometry w Zakopanem pokażą 0, popada śnieg, ale zdarzą się też promienie słońca. Opady także śniegu mogą zaskoczyć mieszkańców Warszawy. Uwaga kierowcy, spadająca temperatura może zamienić ulicę w ślizgawki. 500-owy bój z dokładką sędziowskiego skandalu, ale i happy endem dla siatkarzy Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Wicemistrzowie Polski wygrali z Halkbankiem Ankara w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Obrońcy trofeum są o krok od awansu do najlepszej 8.
Żarty się skończyły, czas na poważną grę. Szkoda, że poziomu Ligi Mistrzów nie zachowali arbitrzy, którzy w tiebreaku nie mogli ustalić wyniku potyczki i przerwali rywalizację na kilkanaście minut. Na szczęście pełen emocji mecz zakończył się wygraną wicemistrzów Polski. Zaksa, by awansować do ćwierćfinału, musi w rewanżu odnieść wygraną jakimkolwiek wynikiem. Linie lotnicze Jeremy Sochan, reprezentant Polski, zanotował widowiskowy występ w meczu przeciwko Orlando Magic. W jednej akcji 20-latek wręcz zachwycił zagraniem, które stało się ozdobą dzisiejszej kolejki. Sochan zakończył spotkanie z double-double, złożone z 18 punktów i 12 zbiórek. Jego San Antonio Spurs niestety przegrali u siebie 98-108. Chelsea Londyn pożarta w jaskini lwa. Deklasacją zakończył się hit angielskiej ekstraklasy, w którym Liverpool ograł The Blues aż 4-1. Zespół Jurgena Kloppa tym samym umocnił się na fotelu lidera tabeli i potwierdza rolę jednego z faworytów do tytułu. W Hiszpanii z kolei skromne zwycięstwo odniosła FC Barcelona. Dumę Katalonii do wygranej 1-0 nad Osasuną poprowadził Victor Roque. Do siatki trafił również Robert Lewandowski. Niestety jego bramka nie została uznana z powodu spalonego. Cóż, jak pech to pech. Ach, ci sędziowie. Na koniec cytat Republiki, czyli słowa, jakie tego dnia zdecydowanie warto zapamiętać. Głos ma prezes Orlenu Daniel Obajtek. Jeszcze jestem prezesem do 5, łącznie z dniem 5. To będziemy jeszcze pracować przez te wszystkie dni. Co prawda nie będę tankował, bo będę czekał do paliwa 5.12. Dziękuję bardzo. No i my dziękujemy, panie prezesie. Tankować pewnie będziemy zmuszeni, ale obawiamy się, że teraz paliwo może być i po 7 zł, jak to już zresztą kiedyś ktoś zapowiadał. Za to Ekspres Republiki wjedzie do państwa domów jutro o 16.55, zupełnie za darmo. Do zobaczenia.